Dobra. To jesteśmy. No i zaraz zobaczymy, czy zostaniemy podrżnięci, czy też nie. No i tak sądziłem, jelo. I takie spijania. Surprise! Surprise, surprise! Oh, Josh? Nie żyje? Świetnie. Kurwa, kurwa, siebie za łeb. Nie. Ja chyba dam radę. To coś jak ścianka wspinaczkowa. Ty masz idealny jeszcze strój do tego, nie? Ja idę dalej. Co, naprawdę? W schronisku będzie bezpiecznie. A czy nie lepiej byłoby trzymać się razem? Sam! Przepraszam, muszę iść po Majka. Nawet jeśli sama. Tylko tutaj wróć, dobra? Czym się ma Pewex? No dalej. Uff. Okej. Dobra, dajemy radę. Dajemy, jest wyginam stykowana. Co robiście? Jak tam, Pewex? Jak tam, Piątunio? Nasze światło takie trochę lipne, nie? Zobaczmy, co to w ogóle jest. Dzideberek. Film wczoraj oglądaliśmy i był spoko, taki 7 na 10. O, no proszę. Był dobry. No, a co tam za filma oglądałeś? Co tam, panie, za filma? O. Dobra, czyli nas to trochę odcięło, okej. Okay. Horror, late night with the devil? Kurde, a już nie mogę tutaj w tą stronę? Shit. Okej. Okay. Trochę warzywo. Było to coś świeżego? Okej. Okay. Dobra, mamy printa. Nie, zawahałem się go użyć. Print jest.
Znam to wszystkie Jimmy Kimmela Show. No coś kojarzę między innymi, no. Wiem, że coś takiego jest. Czy dużo z tego oglądałem? Pewnie nie, ale kojarzę, no. No i głowa odcięta. Piąty Wendigo. Albo czwarty. Tam jeden tylko zginął. Wow. Wszystko okej? Zdefiniuj okej. Żyjesz, na przykład? Tak, czyli jest okej. Okay. Tak. A, to szedł z tym rudym. Okej. Chciałam cię ostrzec przed Wendigo. Już nie musisz. Poszukajmy wejścia do gniazda tego kutasa. Godzina do świtu, rozdział 10. No i struktura filmu to taki program. A, coś jak Truman Show? Coś ten desen? Mam wątpliwości, czy w ogóle te sesje jakoś ci pomagają. Nie słuchasz mnie, przez co sprawy trochę się... zjebały. Teraz już cię opuszczę, Josh. Czas, żebyś zrozumiał, że są rzeczy straszniejsze niż wytwory niezrównoważonej wyobraźni użalającego się nad sobą rozpuszczonego gnojka! Było tak wielu, którzy się o ciebie troszczyli, bo chcieli ci pomóc! Ale ty na każdym kroku musiałeś odpychać ich od siebie. I teraz jesteś całkiem sam. Chociaż sądząc po odgłosach, długo sam nie będziesz. Nie, długo sam nie będziesz. Oddychaj głęboko, Josh. Oddychaj. I gij. Albo i nie. Nie, mówisz? Nie. Ja pierdziele, ale schiza, nie? Tu nic więcej nie ma, okej. Teraz zobaczmy co, gdzie, jak mamy. Teraz tam jest chyba przejście. Nie. To się nie dzieje. Byłyśmy tu całkiem same. Nie. What the fuck? Nie, tylko nie to. Jak się przestraszyłem. Przysięgam, szukałem was. Schiz ciąg dalszy widzę.
Nie! Nie! Nie możecie mi rozkazywać. What the fuck? Tego właśnie chcesz? Nie! Nie! Czemu to robicie? Mięsko! Zostawcie mnie! Czemu to robicie? Czemu nas nie uratowałeś, Josh? Czemu chciałeś naszej śmierci? Z dziewczynką opętaną przychodzi do studia? O kurde, nieźle. W życiu nie sądziłam, że to z bliska będzie tak wstrętne. Tak. Wiem, było w nim coś dziwnego, ale... Znaczy... Ten Wendigo miał bliznę. No i? Już ją widziałem. Nie bardzo rozumiem. Widziałem stare zdjęcia kolesia z taką samą blizną i on przemieniał się w Wendigo. Żartujesz? To jeden z górników, który ugrzązł tu w latach 50. w tym zawale. Wychodzi na to, że to coś ma 80 lat. Co najmniej. Dziarskie jak na dziadka. Urządziły tam jakby... Żwawy. Zabiły masę ludzi. Zabiły? Czyli jest ich więcej? O tak. Jak dużo? Za dużo. Chyba jesteśmy. Blisko gniazda. Po czym wnosisz? Sama nie wiem. Nagle jakoś fatalnie się poczułam. Ja też. Nie mam ochoty tam wchodzić. Innej drogi nie ma. Ale poszukajmy totemów. Może będą. Mike? Czy to jest to, co myślę? Kurde. Wygląda jak grób. Beth. Wygląda jak takie show. Okej. Obadam sobie. Mike, to przecież... To zegarek Beth. Co? Daj zobaczyć. Patrz. Tutaj wcześniej był krzyż. Czyli tu została pochowana. Ale... Kto ją wykopał? Powinniśmy iść. Może sama się wykopała. Się przemija w Wendigo. Dobra. Idziemy. Ademe. Chodź, wszystko. O, to niezły wypadek tych FPS-ów. O, gra ma jeszcze problemy. Wielu tak mówiło. O, kurwa. Nie czujesz palców. Wiem. Ruszaj się. Nikt nie lubi zimnych pyłków. Chociaż ten twój jest niezły. Znaczy nieważne. Zaraz. Miało już nie być głębiej. Ja tego nie powiedziałem. Mówiłem, że wszystko gra. Bo nie ma tu żadnych rekinów czy czegoś w tym rodzaju. Rekinów? Super. Dzięki. O. Robi się głębiej. Za. Okej. No głębiej tylko na moment. Wynosi, podnosi. Damy radę. Boże, przestań, bo zapeszysz. Dobra. No, co jest, kurde, Mike? Wysuwaj mi stąd. Dobra, tu jest jakieś przejście, dobra, tu są drzwi. O, Mike! Ogar. Jezu!
Ona... jest... Widzisz to? Działa. O! O Boże! Nie! Chyba się pożegam. Stój! Czekaj! Chyba coś widziałem. Nie możecie. Josh! Nie możecie mnie rozkazywać. Już nie możecie. Nie będziecie. Josh? Nie będziecie mną sterować. Już nie będziecie mi więcej rozkazywać. Nie będziecie mną sterować. Okej. Ufam wam. O, macie ciekawie teraz. Co z nim jest? No nie wiem, chyba odleciał. Josh! Mike? Josh! Człowieku! Nie bij mnie, proszę. Bo odpłynąłeś jak cholera. Full metal jacket. Myśleliśmy, że już po tobie. Ej, chodźcie, spieprzajmy stąd. Okej. Okay. Josh, czy masz ze sobą klucz do kolejki? Mam. Dobrze. Widzicie to? To wyjście na powierzchnię. Ruchy. Nie ma opcji, żeby Josh się tam wspiął. Okej. Okay. Podsadź mnie, to polecę powiedzieć reszcie, że wszystko gra. Dobra. Jasne, okej. Okay. Wróćcie z Joshem drogą, którą przyszliśmy, do schroniska. Uważaj na siebie. Okej. O, będziemy grali z Joshem, okej. Okay. Ja, co my tu mamy w ogóle? Nie musiałeś bić mnie tak mocno. A, tak, przepraszam za to, stary, ale myślałem, że zabiłeś Jess. Sorry, okej. Chata płonie. To tym pomyślności. Proszę. No proszę. Dobra, zobaczymy, jak tutaj to wygląda. Za jaką cenę? Sam uratowała Majkę w kopalni. Okej. Druga szansa. Sam nie udało się znaleźć informacji o Han. O, czy tu jeszcze coś było? Okej. Spoko. Okej. Właśnie, jak tutaj to wygląda? Nie, tu jeszcze są mocne braki, kurde, w tej historii, nie? Oj, srogie braki. Ja może coś teraz znajdziemy jeszcze. Zobaczmy, co tutaj jest. Nic. Dobra, to idziemy tam. Do wyjścia. Zobaczymy. Czasem panikuję. Nie chciałem, żebyście umarły. A,
A, bo tu jest jeszcze jest, nie? O, tu jest jeszcze totemik. Indigo w chacie. Totem zagrożenia. Totem zagrożenia. Spoko, groźba. To mamy prawie... Prawie trzy mamy ukończone. Tam po jednym brakuje. Ale wątpię w to, żebyśmy... mieli komplet. W tym ranie bym powiedział. Zimne jak cholera. Od razu do siebie dojdzie. Mike? Nie jesteś prawdziwa! Nie jesteś! Hanna. Oops. To była Hanna. A i w końcu tym gramy, nie? Prawda, tym nie graliśmy. Matt. Jess? To ty? Chryste, Jess. Co ci się stało? To kurwa cud, że ty jeszcze żyjesz. Tak. Dziwne rzeczy się tu dziś dzieją. Ktoś sobie z nami kurwa ostro pogrywa. Nie. Co? Nie. Nie ktoś, tylko coś. Jess, to była naprawdę przesrana noc. Zwariować idzie. Nie. Mówię ci, że... Spokojnie. Nie chciałem cię straszyć. O Boże. Możesz iść? Tak. Chodź, Jess. Dobra, to idziemy. Dobra, zobaczmy najpierw, czy tutaj coś jest. Nie ma nic. Okej. What the fuck? A, bo tu coś jeszcze jest? Patrz na to. Coś się tutaj zawaliło. To akurat ja. A. Przez ten dach. Z takiej wysokości? Jezu. No to jest nas dwoje. No tak. Patrzę tutaj z cholernej wieży przeciwpożarowej. Zjaj. To prawda. Oboje mają tendencję do upadków. A czy będą mieli do wzlotów? To się okaże. Oh fuck, what's that? Dobra, totemik jakiś? Jest totemik. Pięknie. Zobaczmy. Mm-hmm.
O! Bez urchu trzeba będzie, okej, okay, okej. Okay. Szczerość, dobroczynność, romantyzm, Emily... Kiepsko, kiepsko. Na ratunek. Czyż się oszczędziła? A to teraz... ten, dobra. Pięknie. Kolejny jest na wykończeniu, spoko. Jak w ryzyko, Dziesza miała dokładnie taki sam tatuaż, no. Dobrze, to lecimy dalej. Ale rzeczywiście to jest tak stare, że ja pierdzielę, nie? Tak cała kopalnia, nie? Że to się jeszcze w ogóle trzyma, nie? Te drewno całe spurchniałe, że to... Sakra. Tu nie idziemy wyjść. Jest zamknięte. Dawaj, Jess, już tyle przeżyłaś, kurde, to do żadę. Jess! No dalej, Jess. To ma ranę, ręce, kurde, sam. O tej wspinaczki. Da, jest pięknie. No i pięknie się udało. Znowu woda, nie? Lodowata jak nie wiem co.
Widać, że pochratana jest od tej wspinaczki.